Zapowiadałem, że już za moment zatrzymamy się nad kalendarzami liturgicznymi. I to jest właśnie ten moment. 31 października w kościołach protestanckich obchodzony jest Dzień Reformacji. Braciom ewangelikom, zarówno reformowanym, jak i augsburskim, jak i metodystom, braciom ewangelikalnym, a także zielonoświątkowym życzymy w tym dniu, by mieli odwagę reformować swoje życie. A my wracamy do tematu ordynacji pastorskiej dla kobiet w kościele ewangelicko-augsburskim. Rewolucji tu nie było, co doskonale pokazuje diakon Katarzyna Kowalska, którą udało mi się zaprosić do kolejnej rozmowy. A moim gościem jest dziś diakon Katarzyna Kowalska. Witam serdecznie. Kościół ewangelicko-augsburski dopuścił kobiety do ordynacji pastorskiej. Co w istocie oznacza ta decyzja? Muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję panu za pana wpis na Facebooku, bo ten wpis tak naprawdę uświadomił nie tylko katolikom, ale wielu ewangelikom, że jest rewolucją teologiczną, to wydarzyło się już dużo, dużo wcześniej. Tak naprawdę to, co przyniosła decyzja synodu z 16 października tego roku, no to jest rewolucja administracyjna. Dlatego, że ordynacja, zgoda na ordynację kobiet na księży daje pewne równouprawnienie wśród duchowieństwa ewangelickiego. To znaczy dopuszcza kobiety do sprawowania urzędu prezbitera, czyli księdza, do pełnienia funkcji na samodzielnych stanowiskach, czyli praktycznie mówiąc do bycia proboszczem i do bycia biskupem też. Natomiast dużo wcześniej kobiety już były ordynowane w kościele ewangelickim tylko do posługi diakona. Od 2016 roku mogły już też sprawować sakrament Komunii Świętej, w związku z tym odprawiały nabożeństwa już dużo wcześniej i od 5 lat też udzielały sakramentów obydwóch, które mamy w Kościele Ewangelickim, czyli i chrztu, i Komunii Świętej. No i tu nie mogę nie zadać tego pytania o to, w takim razie czym się różnią od siebie, czy różniły, no bo w tej chwili się już nie różnią, ale różniły się te trzy, można powiedzieć, stopnie, czyli diakonat, prezbiterat i biskupstwo, skoro diakon w kościele ewangelicko-augsburskim, inaczej niż w kościele katolickim, to oczywiście trzeba zupełnie jasno powiedzieć, czy w kościołach prawosławnych może, zależnie od tego, czy jest, jak rozumiem, kobietą czy mężczyzną, nie, może odprawiać także nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej. Historycznie te trzy posługi w Kościele Ewangelickim różniły się tym, że diakon był funkcją pomocniczą, miał sprawować posługę pomocniczą w parafii, podobnie jak to sprawowali diakoni powołani w Dziejach Apostolskich. Natomiast prezbiter, ksiądz, był tym urzędem, który był głównym duchownym w parafii. No, biskup oczywiście pełnił funkcję zwierzchnią. Natomiast przez lata, ponieważ dyskusja na temat ordynacji kobiet trwała w Kościele Ewangelickim przeszło 70 lat, więc przez lata ten urząd diakona został troszeczkę naciągnięty, troszeczkę nagięty w Kościele Ewangelickim jako taki kompromis dla kobiet na ten czas, kiedy tej ordynacji prezbiterskiej kobiet w naszym kościele nie było. I stąd też myślę, że ta decyzja właśnie o dopuszczeniu kobiet czy dopuszczeniu diakonów do sprawowania sakramentu Wieczerzy Pańskiej jako taki kompromis w tej służbie kobiet. Natomiast cały czas trwają dyskusje na temat tego, jak powinien wyglądać urząd diakona. I tutaj myślę, że ta ordynacja prezbiterska kobiet wiele też zmieni i rzuci nowe światło na służbę diakona. I myślę, że wrócimy tutaj do źródła i że diakon znów stanie się taką służbą
pomocniczą, zajmującą się właśnie pomocą osobom potrzebującym w parafii, starszym, pomocą diakonijną, no i ogólnie rzecz biorąc właśnie diakonią, bo takie było źródło tej służby. Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, to na tym etapie, oczywiście jest jeszcze Kościół Ewangelicko-Augsburski przed tą dyskusją, na tym etapie różnica między posługą diakona, w tym przypadku kobiety diakona, a posługą pastora, prezbitera, mężczyzny, była taka, że kobieta diakonka mogła robić, jeśli chodzi o tą przestrzeń sakramentalną, to samo, ale nie mogła być proboszczem, mówiąc inaczej, nie mogła pełnić posługi, no, patrząc się z perspektywy katolickiej, administracyjnej. W ostatnich latach diakon miał wszystkie uprawnienia księdza, z wyjątkiem uprawnień administracyjnych, czyli nie mógł sprawować stanowisk, samodzielnych stanowisk kościelnych, czyli nie mógł być proboszczem, nie mógł być biskupem. Natomiast kobiety, diakonki, diakoni pełnili funkcję wikariusza w parafii. Chciałbym się jeszcze zapytać o ten urząd wcześniejszy, czy urząd, czy tradycję wcześniejszą, bo no, pojawia się też w tradycji ewangelickiej taki urząd, czy taki zwyczaj, taki styl życia, jak diakonisy. O posłudze diakonis, czy diakoni wręcz, mówi się historycznie bardzo dużo, ale rozumiem, że to nie jest to samo. Kobieta diakon i kobieta diakonisa. Nie. Kobieta diakon i kobieta diakonisa to są dwie różne służby, dwie różne osoby. Diakon jest osobą duchowną, natomiast diakonisę tak kolokwialnie można by przyrównać do katolickiej siostry zakonnej. Diakonice to były kobiety, które dobrowolnie rezygnowały z życia rodzinnego na rzecz poświęcenia się służbie wśród ubogich, wśród potrzebujących. W tej chwili istnieje już tylko jeden diakonat w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, jest to diakonat Ebenezer w Dzięgielowie i większość tych sióstr jest już na emeryturze i z tego, co mi wiadomo, nie ma nowych powołań. Powiedziała pani diakon, że ta dyskusja trwa w Kościele Ewangelickim, Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Też powiedzmy, żeby to doprecyzować, bo oczywiście w wielu kościołach ewangelickich posługa kobiet, zarówno prezbiterów, jak i biskupek, jest już czymś absolutnie oczywistym, że ta debata trwa od 70 lat, ale jeśli ja dobrze rozumiem, to Kościół Ewangelicki także w Polsce, Ewangelicko-Augsburski w Polsce, uznawał ordynację kobiet, na przykład z Kościoła Szwecji, czy z Kościoła Ludowego w Danii, ba, biskupi Ewangelicko-Augsburscy odprawiali przecież wspólne nabożeństwa z kobietami biskupami, a zatem teologicznie, no tak naprawdę, jak rozumiem, przeszkód nie było, bo jeśli sprawuje się razem nabożeństwa, jeśli sprawuje się razem urząd, to znaczy, że się wzajemnie swoje urzędy i swoją ordynację uznaje. Oczywiście, jeżeli chodzi o kobiety ordynowane w innych krajach, to one były uznawane jako osoby duchowne, jako księża, również przez ewangelicki kościół w Polsce i w momencie, kiedy przyjeżdżały z jakąś wizytą parafii, czy po prostu w jakiś sposób znajdowały się na terenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, były zapraszane do wspólnego przewodniczenia w nabożeństwie i jak najbardziej miały pełnię praw, którą mieli mężczyźni w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Więc tutaj dylemat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nie miał swojego źródła tylko w teologii, ale problemem w Polsce były też sprawy socjalne, które nie były w żaden sposób uregulowane i nad którymi nadal trwają prace, ponieważ no, wiele dylematów wiązało się z tym, że kobiety mogą chcieć zostać matkami. Kościół musi więc zadbać też o tą stronę socjalno-bytową, jak rozwiązać sprawę urlopów macierzyńskich i tak dalej. Pewne obawy wiązały się również z aspektami ekumenicznymi, ponieważ no, w Kościele
Polsce, ogólnie wśród chrześcijan w Polsce, wciąż jeszcze kobieta przed ołtarzem jest pewną egzotyką. Do mnie dotarły też takie głosy, że problemem w pewnym sensie, przynajmniej dla niektórych, także duchownych ewangelickich, także dla pewnej, pewnie mniejszej, ale jednak części wiernych, było to, że kobieta miałaby przewodzić mężczyznom. Mówiąc inaczej, że kobieta miałaby być zwierzchnikiem przełożonym parafii, co by oznaczało, że pełni funkcje męskie i ojcowskie. Ja sam się z takimi argumentami niewielkiej przyznaję, ale jednak części ewangelików, także ewangelików augsburskich, spotkałem. Być może faktycznie część osób miała takie obawy. Myślę, że te osoby mogą mieć obawy także poza kościołem, bo jeżeli ktoś się obawia tego, że kobieta staje się szefem firmy czy proboszczem parafii, no to jest problem konkretnej osoby, więc tutaj nie potrafię się ustosunkować do tego, jakie argumenty miały osoby, które bały się przewodnictwa kobiet nad mężczyznami, bo takie przewodnictwo istnieje w firmach świeckich i kobiety zajmują stanowiska dyrektorskie, kierownicze od wielu, wielu lat. Ale osoby te mówią, święty Paweł mówił, że kobieta nie może przewodzić w kościele i powołują się na argument tradycji. On wraca także w debatach ekumenicznych, że rzeczywiście do XIX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kobiety duchowne, pierwsze kobiety pastorki, w zasadzie, z niewielkimi wyjątkami, to oczywiście też uczciwie trzeba powiedzieć, nie było posługi prezbiteratu, czy nawet od pewnego momentu diakonatu kobiet, od pewnego momentu, bo oczywiście w starożytnym kościele jakaś forma posługi kobiet, diakonek istniała. Oczywiście niektórzy powołują się na tradycję, natomiast Kościół ewangelicki nie jest kościołem tradycji. Wyznajemy, że to, co determinuje naszą wiarę, to jest Pismo Święte, nie tradycja, więc tutaj argument o tradycji średnio do mnie trafia. Z drugiej strony jesteśmy kościołem, który stale ma się reformować, więc pewne realia kościelne też ulegają dostosowaniu do czasów i do tego, w jaki sposób rozwija się świat. Apostoł Paweł mówił, nie masz Żyda ani Greka, nie masz mężczyzny ani kobiety, więc w innym miejscu niż to, na które pan redaktor się powołał, Paweł daje sygnał o tym równouprawnieniu. Poza tym moim ulubionym argumentem przeciwko temu, że kobieta w zborze powinna milczeć, jest to, że jeżeli spojrzymy na fragment którejkolwiek Ewangelii, ale bardzo jasno mówi o tym Ewangelia Mateusza, jak w 28 rozdziale jest opisane zmartwychwstanie Jezusa, to kto pierwszy dostał posłanie, aby zwiastować dobrą nowinę, aby zwiastować tą Ewangelię o zmartwychwstaniu? To były kobiety. To kobiety słyszą, idźcie i powiedzcie uczniom moim. A kiedy one już podejmują to wyzwanie i idą powiedzieć uczniom, Pan Jezus objawia im się osobiście i mówi, idźcie, powiedzcie moim uczniom. Więc kobiety zostają posłane, żeby jako pierwsze Ewangelię zwiastować mężczyznom, a dopiero potem mężczyźni idą w świat i zwiastują tą Ewangelię całemu światu. Inne fragmenty Ewangelii mówią jednak również, nie polemizując oczywiście z panią diakon, że w kolegium apostolskim tym pierwszym byli mężczyźni, to byli apostołowie. Wprawdzie na przykład tradycja wschodnia prawosławna mówi o równej apostołom Marii Magdalenie, ale z drugiej strony rzeczywiście ten pierwotny kościół opierał się na posłudze biskupa, jeszcze wtedy nie do końca odróżnionej od posługi prezbitera. No i zarówno prezbiterem, jak i biskupem mógł być pobożny mąż jednej żony. I to jest argument biblijny, akurat niewątpliwie nie argument z tradycji. Oczywiście bez wątpienia mężczyźni byli powołani jako apostołowie, natomiast wiele dyskusji toczy się na temat 7 wiersza 16 rozdziału listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł pisze, pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich
i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w zależności od przekładu biblijnego to imię jest tłumaczone jako Junia albo jako Junis. W Biblii Tysiąclecia, z której korzystają katolicy, jest faktycznie męska forma tego imienia, podobnie jak w Biblii ekumenicznej. Natomiast naukowcy udowadniają, że w starożytności w żadnym znanym dotychczas dziele to imię Junia nie zostało użyte jako forma męska w stosunku do mężczyzny. Zawsze to imię nosiła kobieta, więc tutaj moglibyśmy dyskutować na temat tego, czy faktycznie sami mężczyźni byli powołani jako apostołowie, czy może jednak była tam wśród nich kobieta, o której wspomina apostoł Paweł. To przejdźmy teraz do teologii urzędu w ogóle w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, bo ona oczywiście, co dla wielu katolików pewnie nie jest jasne, jest różna od teologii święceń w Kościele katolickim, czy nawet mając świadomość różnic między teologią scholastyczną Zachodu a teologią prawosławną, czy nawet w kościołach wschodnich. Mówiąc inaczej, teologia urzędu wyrasta w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie z jakiegoś osobnego święcenia, tylko z teologii chrztu. Tak, dokładnie tak. Bardzo często nawet wśród ewangelików sformułowania wyświęcenie i ordynacja używa się zamiennie, co jest błędem. Dlatego, że w Kościele Ewangelickim mówimy o powszechnym kapłaństwie, natomiast stanie się duchownym ewangelickim nie następuje poprzez wyświęcenie kapłańskie, czyli człowiek, który staje się duchownym ewangelickim, nie zyskuje żadnej dodatkowej mocy, wartości, czy nie wiem w jaki sposób to nazwać, nie staje się pośrednikiem między ludźmi a Panem Bogiem jako kapłan. Taka była funkcja kapłana też w Starym Testamencie, ale ordynacja na duchownego w Kościele Ewangelickim sprawia, że staje się on minister verbi divini, czyli sługą Słowa Bożego. W żaden sposób dodanie mu jakichś dodatkowych mocy, które przybliżają go w jakiś sposób do Pana Boga, ale jest powierzeniem mu urzędu zwiastowania Bożego Słowa i sprawowania sakramentów. I właśnie tym osoba duchowna w Kościele Ewangelickim różni się od osób świeckich, natomiast absolutnie nie staje się w żaden sposób kapłanem, który powtarza ofiarę Chrystusa, czy składa w jakikolwiek sposób ofiarę. To wynika też z rozumienia mszy i nabożeństwa w Kościele Ewangelickim. W Kościele Ewangelickim nie ma mszy, są nabożeństwa, które są oddawaniem czci, uwielbianiem Pana Boga oraz słuchaniem Bożego Słowa, zwiastowaniem Bożego Słowa. Nie ma elementu ofiary w nabożeństwie ewangelickim. No, pomijając taki drobiazg, że są kościoły, w których nadal, także kościoły oczywiście luterańskie, o nich mówię, w których nabożeństwo luterańskie nazywa się Messa Luterana. To na przykład bardzo często widać na kościołach w Szwecji. Dokładnie informacje o tym, że tam jest Messa. Oczywiście teologicznie jest to inne rozumienie i o tym trzeba pamiętać. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do tego pytania o urząd. Sam Luter, tak jak księgi wyznaniowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mówił o tym, że ordynuje się, żeby był porządek w kościele. Mówiąc inaczej, żeby nie było bałaganu, żeby nie każdy mógł głosić, żeby ci, którzy głoszą, byli do tego przygotowani. Natomiast niewątpliwie z samego faktu ordynacji nic nie przybywa. To znaczy w pewnym sensie można powiedzieć, że już z samego faktu Chrztu Świętego możemy odprawiać tu pewien cudzysłów, mając świadomość skomplikowania teologii urzędu. Ale moglibyśmy nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej odprawiać. Tak, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Powszechne kapłaństwo, które uznaje Kościół Ewangelicko-Augsburski. Natomiast właśnie tutaj świetnie Pan powiedział, że chodzi o uporządkowanie pewne, którego my powinniśmy się trzymać. I właśnie z tego porządku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wynikają te trzy posługi w urzędzie duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te posługi respektować, tych posług się trzymać. Natomiast każdy
człowiek w momencie zagrożenia życia może na przykład ochrzcić dziecko, czy nie dziecko, jeżeli ktoś jako dorosły nie był ochrzczony wcześniej w wieku dziecięcym. No chrztu może udzielić każdy w momencie zagrożenia życia. To zupełnie jak w Kościele katolickim, to znaczy akurat tutaj się nie różnimy w rozumieniu Chrztu Świętego. W Kościele katolickim nawet osoba niewierząca, zachowując ryt chrztu i mając wodę, czyli wypowiadając odpowiednie słowa i polewając dziecko wodą, może ochrzcić. Zatrzymajmy się teraz na kobietach i na diakonkach. Ile w tej chwili jest kobiet diakonów w Kościele ewangelicko-augsburskim? Jeżeli chodzi o czynnych diakonów, jest 12 kobiet i mężczyzna. Jednego mamy mężczyznę diakona w Kościele ewangelickim w Polsce w tej chwili. Natomiast są też panie diakon, które nie doczekały tego momentu decyzji synodu i są już w tej chwili na emeryturze, ale wcześniej również pracowały w parafiach i służyły jako osoby duchowne. A jak wygląda praca kobiet diakonów? Czyli mówiąc inaczej, co robią kobiety diakonki w Kościele ewangelicko-augsburskim w tej chwili? Większość kobiet diakonów w tej chwili pełni funkcję, możemy powiedzieć, wikariusza w parafii. Część z nich ma mężów księży, którzy są proboszczami w parafii, więc one są zatrudnione jako drugi duchowny, a po prostu ich szefem jest ich mąż, ale mamy też takie kobiety, diakonów w kościele, którzy nie mają mężów, księży i one również są zatrudnione w parafiach na stanowisku takim samym jak wikariusz, czyli prowadzą lekcje religii, odprawiają nabożeństwa, zajmują się diakonią, prowadzą rozmowy duszpasterskie, zajmują się wszystkim tym, czym ksiądz w parafii się zajmuje według potrzeb danej parafii. Nie mogą samodzielnie podejmować decyzji administracyjnych, bo to dotychczas nie było w ich kompetencjach i do 1 stycznia jeszcze na pewno nie będzie. A od 1 stycznia, rozumiem, że to się pewnie jeszcze decyduje, ale czy już wiadomo, ile z pań przystąpi do, zdecyduje się na ordynację prezbiterską, czy prezbiteratu, może tak lepiej powiedzieć? Z tego, co mi wiadomo, tylko jedna pani chciałaby zostać diakonem. Pozostałe kobiety diakon wszystkie planują być księżmi. Natomiast w jaki sposób będzie to wyglądać formalnie, czy czeka nas druga ordynacja, czy czeka nas jakieś wprowadzenie, tego nie wiemy. O tym na pewno zdecyduje biskup, ale ponieważ takich rozmów jeszcze nie było między kobietami a biskupem kościoła, więc w tej chwili nie znamy też szczegółów, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ja mam jeszcze takich kilka pytań zupełnie praktycznych, to znaczy z perspektywy katolika, polskiego katolika, bo oczywiście katolicy w Szwecji, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, to wiedzą, jak wyglądają duchowni, jak postępować, jak się zachowywać, jak się ubierają duchowni kobiety w innych kościołach chrześcijańskich, ale w Polsce bywa z tym różnie, więc ja zadam pytanie, widzę na zdjęciu na Skype'ie, że pani diakon jest w koloratce, czy rozumiem, że normalnie strój duchowny, koloratka, w przypadku diakonów szwedzkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest zielona, jeśli dobrze pamiętam, koszula, ale pani, widzę, jest w koszuli czarnej. No to jest też pewne nowum w naszym kościele, ponieważ dotychczas diakoni faktycznie odróżniali się od prezbiterów tym, że ich domeną był kolor zielony. I ja, będąc ordynowana, miałam jeszcze zieloną koloratkę. Natomiast wiosenny synod w tym roku zdecydował, że kobiety czy diakoni w ogóle mogą nosić również czarne i białe koloratki, podobnie jak prezbiterzy. To różni diakona i prezbitera w tym momencie. W stroju liturgicznym wszystkich obowiązuje nas czarna toga, białe bewki, natomiast w niektórych rejonach Polski księża używają tak zwanej komży śląskiej, czy alby śląskiej, i ona jest biała, nakładana na tą czarną togę, i to jest właśnie to, czego kobiety i diakoni w ogóle, bo mężczyźni diakoni również,
nie mogą używać, więc nawet jeżeli znajdujemy się w kościele w części Polski, na przykład na Śląsku Cieszyńskim, gdzie ta biała alba na czarnej todze jest na porządku dziennym, no to kobiety zawsze występują w czarnej todze z bewkami, natomiast mężczyźni, księża w czarnej todze z białymi bewkami i w białej albie na tej czarnej todze. Natomiast jeżeli chodzi o koszulę, koloratkę, to w tej chwili ciężko już będzie rozróżnić między diakonem a księdzem, ponieważ diakon również może używać koloratki w kolorze czarnym i białym. Gwoli wyjaśnienia, alba śląska dla katolików, dla wyjaśnienia, owa alba śląska to jest taka trochę przedłużona nasza komża. To nie chodzi o albę, czyli o długą, białą do ziemi suknię, tak jak się w kościele katolickim nakłada pod ornat, tylko chodzi o taką krótszą formę, powiedziałbym taką trochę przedłużoną komżę liturgiczną, jeśli byśmy chcieli porównywać to do czegoś w kościele katolickim, bo jak rozumiem, niekoniecznie wszyscy katolicy muszą wiedzieć, czym jest alba śląska. Jeśli ktoś nie był na nabożeństwie, to tego nie wie. No i pytanie jeszcze mam takie, no znowuż bardzo ludzkie, do pani diakon. A jak ludzie reagują? Mówię o otoczeniu, nie mówię oczywiście o ewangelikach, bo oni są na pewno, no przynajmniej się powoli przyzwyczajają do kobiet diakonów. Nie jest to dla nich to logiczny szok. Ale jak się funkcjonuje w środowisku w większości katolickim albo postkatolickim, to jakie są reakcje, kiedy pani mówi, że jest pani duchownym, że jest pani diakonem? No muszę powiedzieć, że są zaskakująco dobre. I wiele razy miałam pewne obawy, co będzie, kiedy zostanę ordynowana, ponieważ ja nie zostałam ordynowana od razu po studiach. Ja czekałam 14 lat na moją ordynację, ponieważ moje życiowe drogi w różny sposób się układały i już przed ordynacją zaczęłam pracować w Caritasie katolickim, ponieważ jestem też terapeutą zajęciowym z wykształcenia. Więc miałam pewne obawy, co będzie, czy nie stracę pracy, ponieważ podpisując umowę o pracę, podpisywałam też klauzulę, że zobowiązuję się do życia według etyki Kościoła katolickiego. Więc no różnie ksiądz dyrektor, który jest moim szefem w Caritasie, mógł odebrać moją ordynację. Natomiast muszę powiedzieć, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Przyjął mnie z otwartymi ramionami, gratulował. Bardzo pozytywnie odnosi się też do tej służby. No i przez to, że pracuję w tym Caritasie, bardzo często obracam się w środowisku duchownych katolickich i nigdy nie spotkałam się z żadnym negatywnym słowem. Wręcz przeciwnie, nawet ksiądz dyrektor namawia mnie do tego, żeby występować w koloratce wtedy, kiedy pojawiają się jakieś okoliczności, kiedy mogłabym pokazać się jako duchowny, a nie jako terapeuta zajęciowy, chociaż na co dzień nie chodzę do pracy w koloratce. Używam koloratki tylko wtedy, kiedy faktycznie sprawuję jakieś funkcje kościelne albo kiedy odprawiam nabożeństwa, natomiast na co dzień chodzę ubrana świecko. Ale właśnie pozytywne jest to i miłe jest to, że w tym katolickim środowisku absolutnie nie ma żadnej krytyki, żadnych sprzeciwów na temat mojej posługi duszpasterskiej, czy na temat tego, że jestem duchownym. I tym optymistycznym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za nią. Naszym gościem była pani diakon Katarzyna Kowalska. Jak rozumiem, już niebawem będzie pani prezbiterem, czyli będzie to pani można mówić. To jest właśnie ciekawe. Proszę księdza, jaki jest zwyczaj, uzus językowy? Trwają dyskusje. Ludzie szukają różnych form żeńskich od słowa ksiądz i tak naprawdę trzeba by zapytać językoznawców, jaką oni proponują. Natomiast doczytałam się dzisiaj, że w średniowieczu klasztorów otrzymywały insygnia oraz miano księgi, więc być może ta staropolska forma jest jakąś podpowiedzią do tego, jak miałaby wyglądać żeńska forma współczesnego słowa ksiądz. Natomiast ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić pani ksiądz, czy żeby mówić po prostu ksiądz. Tak samo jak mówi się pani magister, a nie pani magisterko, mówi się pani doktor, a nie pani doktorko, więc absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić pani ksiądz.
Więc pani diakon Katarzyna Kowalska, niebawem, jak rozumiem, pani pastor, pani prezbiter Katarzyna Kowalska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie.